To jest temat dnia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. A w naszym studiu Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Witam serdecznie. Dzień dobry. A także Paweł Kęska, rzecznik prasowy Caritas Polska. Witam. Wzrasta liczba ofiar napaści seksualnej i rabunkowej. Sprawcami są imigranci. Jak sobie poradzić z tym problemem? Przybyły do Szwecji 15-letni imigrant zaatakował w poniedziałek nożem 22-letnią opiekunkę ośrodka, w którym mieszkał. Kobieta zmarła po przewiezieniu do szpitala. Z wykonywaniem swojej pracy mają problem również niemieckie policjantki. Jak podają niemieckie media, imigranci im grożą, obrażają i atakują. Tymczasem, jak podaje portal rmf24.pl, Komisja Europejska chce znieść zapisy prawne tak, by zmusić państwa Unii Europejskiej do przyjęcia imigrantów. Obecnie prawo azylowe nakłada na pierwsze państwo, do którego dotarł uchodźca, obowiązek rozpatrzenia jego wniosku o azyl. Bruksela chce znieść ten obowiązek. Wtedy uchodźcy mieliby trafiać do krajów najmniej obciążonych napływem obcokrajowców spoza Unii, czyli krajów takich jak Polska. Komisja ma przedstawić reformę już na wiosnę. 2/3 badanych w sondażu Ariadna twierdzi, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Jednym z ważniejszych powodów niechęci jest obawa przed atakami terrorystycznymi. Jednak sprawa imigrantów dotyczy również m.in. Ukrainy. Polacy są podzieleni także w tej kwestii. No właśnie, przypomnijmy, do dziś zgłaszają się ofiary sylwestrowych napaści seksualnych i rabunkowych. Według poufnego raportu policji ataki na kobiety miały miejsce w 12 landach. Długo musieliśmy czekać na rysopisy sprawców. No właśnie, to wyraz troski czy raczej politycznej ostrożności Niemiec? Absolutnie politycznej poprawności, która została w jakiś dziwny sposób przez lata narzucona i dzisiaj zbiera swoje żniwo, bo ta poprawność polityczna wyraża się nie tylko w przemilczeniu tej informacji. To jest straszny skandal, że media nie mówią o tym, że doszło do takich gwałtów. Tych przypadków jest była już ponad 1000. Była jakaś mowa milczenia przez dłuższy czas. Tak, niemiecka policja nie chciała tych informacji w ogóle ujawnić. Teraz, kiedy już to wyszło na światło dzienne, dowiadujemy się, że również Szwedzi taką informację przemilczali, że w sierpniu w Sztokholmie na festiwalu młodzieżowym tam też doszło do jakichś napaści na tle seksualnym młodych dziewcząt. Więc i te informacje otrzymaliśmy dopiero w styczniu, kiedy sprawa Kolonii wyszła na jaw. Co więcej, do dzisiaj, nawet kiedy niemiecka policja mówi o tym, że rzeczywiście takie sytuacje, taki fakt stwierdzono, to nie mówi wprost, że są to imigranci. Tam mówi się o mężczyznach o arabskim wyglądzie. O ciemnej karnacji. Tak, a wręcz o cudzoziemskim wyglądzie. Niektóre landy tak to raportują. Więc ta poprawność polityczna jest posunięta do tak wysokiej abstrakcji, że odpowiedzią na to na przykład jest akcja feministek, które nie chcąc urazić imigrantów jako grupy, wręczają kwiaty imigrantom. Tak, mówią, w Kolonii. Róże. Jako wyraz zgody. Jako wyraz zgody, pojednania i tego, żeby broń Boże nie mylić imigrantów z napastnikami, z agresorami. No, jest to kompletne pomieszanie pojęć właśnie na poziomie tej poprawności politycznej. W Danii jest jeszcze inny pomysł. Otóż wprowadzono warsztaty z edukacji seksualnej, czyli gwałciciel nie idzie za karę do więzienia, tylko kierowany jest na warsztaty z edukacji seksualnej. Na warsztaty pewnie powinien pójść każdy. Jeszcze może wrócę do tego, że informacje, tak, że informacje były ukrywane chyba też trochę w Niemczech ze względu na lęk przed własnym społeczeństwem, ponieważ tam się zaczynają też powoli jakieś fale kontra. No i żeby ich nie wzburzać, no to nie wszystko się przekazuje. Pewnie też tak jest w innych krajach. Co do tego, że mówi się o tym, że to są mężczyźni wyglądający na obcokrajowców, to na przykład we Francji jest zakaz badań niektórych elementów tożsamości, żeby, ja wiem, nie wiem, jaki jest powód tego, na przykład nie wzmacniać nienawiści do imigrantów. Nie bada się wyznania, prawda? Nie różnimy się niczym, więc nie badamy tego. Skoro nie ma badań, to nie wiemy, ilu jest imigrantów we Francji, ponieważ jest zakaz takich badań. No to są takie problemy, tak? Czyli ideologia trochę wzięła górę nad, trochę całkowicie górę nad zupełnym rozsądkiem. Nad prawdą. I będziemy tego konsekwencje, znaczy my może nie, jako część Unii Europejskiej będziemy tego konsekwencje również my ponosić. A może tego typu wydarzenia tak naprawdę zadają pytanie o politykę imigracyjną? Ona powinna inaczej wyglądać. Ja bym tu jeszcze się cofnął do innej sprawy. Udowadnianie, że jesteśmy tacy sami, jest oczywiście nieporozumieniem, bo nie jesteśmy. Różnimy się i dobrze, bo taki jest świat. Natomiast jak się spojrzy na Bliski Wschód i na to, co się tam dzieje,
to całe zjawisko też wyjaśnia kilka danych. Jak się patrzy na przyrost ludności na Bliskim Wschodzie, czyli w krajach arabskich, w roku 1970 to było 127 milionów osób. W 1995 300 milionów osób. Do 2030 ma być 500 milionów osób. Jest to najszybszy znany przyrost w dziejach ludzkości. Mhm. I teraz tak. No dobrze, jaki ma to związek z tymi gwałtami? Ma, bo jak się patrzy na dane statystyczne z jednej strony, to znowu jest tak, że 60% społeczeństwa tych krajów to są ludzie w wieku do 22 lat. To jest niewiarygodne. Kto emigruje? Ja widziałem taki mem w internecie, który zresztą moim zdaniem był bardzo źle skonstruowany. Pytacie się, czemu oni nie walczą o swoją ojczyznę, tylko zostawiają swoje żony i dzieci. Oni idą walczyć z wami, jest tak napisane. Ja bym się z tym nie zgodził, natomiast na zdjęciu są sami młodzi mężczyźni. Tak, to jest to społeczeństwo. Tam jest zupełnie inny model kulturowy, tak? Kobieta jest kimś innym. Czy to dobrze, czy to źle, można to oceniać. Może nie jest na to miejsce, jest kimś innym. Adaptacja kulturowa trwa długo. Nie trwa jednego kursu semestralnego w Danii, czy tam dwusemestralnego. No ale to z powodu braku adaptacji kulturowej gwałty są? Sądzę, no że chyba tak. Nie. Znaczy sądzę, że jest to znaczna różnica. Ja tych ludzi nie chcę ich odgrzeszać. Po prostu chodzi o to, że można by się spodziewać, tak, że w tamtych krajach, w wielu krajach kobieta, która faktycznie wychodzi skromnie ubrana, jest czymś w ogóle niewiarygodnym na ulicach, tak? Ja ich nie tłumaczę, tylko mówię, że takie zachowanie tam być może byłoby bardziej zrozumiałe. Nawet tyle, że jeżeli dochodzi do gwałtu, to winna jest kobieta. Tak? Zrozummy, że jest to różnica. Ja myślę, tylko... że to jest takie teraz tłumaczenie. Ale czemu ty chcesz zrobić z nich Europejczyków właśnie? Nie rób z nich Europejczyków. Oni są bardziej mieszkańcami swojego regionu, tak? I zrozummy to, że się różnią, a skoro się różnią, ale są to, spodziewajmy się, mhm. to spodziewajmy się innych zachowań. Ja teraz nie mówię dobrych czy złych, tylko innych zachowań. Nie powinni łamać prawa. Małgorzata Terlikowska na portalu fronda.pl nazwała imigrantów, uchodźców po prostu gwałcicielami lepszego sortu. Znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że nie ponieśli dotychczas sprawcy takiej kary, jaką powinni ponieść, no to rzeczywiście w jakimś sensie są uprzywilejowani. Gwałt jest zawsze gwałtem, krzywdą zadaną kobiecie. Nad tym też powinniśmy się zastanowić, że już w tej chwili kryzys imigracyjny przynosi pierwsze konkretne ofiary. Przecież te kobiety zostały skrzywdzone. Ich bezpieczeństwo zostało naruszone. To nie były raczej te kobiety, z tego co wiemy, które przyjechały tutaj także i uciekały przed wojną, tylko to były te kobiety, które mieszkają tutaj w Europie już od lat. Tak, więc jakby nasze bezpieczeństwo jest już zagrożone i oczywiście my możemy się tutaj zastanawiać, jak wygląda żywotność seksualna muzułmanów i jak w tej kulturze wygląda libido mężczyzn, ale trochę no to jest drugorzędna kwestia. My powinniśmy przestrzegać prawa i oczekiwać tego, że ci ludzie dostosują się do naszych warunków, jeśli tutaj przyjechali. Wiemy o tym również z raportów przeprowadzonych w różnych obozach dla uchodźców, że także kobiety, które przybywają z nimi, ich jest garstka, bo to jednak zdecydowana większość imigrantów to mężczyźni. Młodzi. Ale one tak, młodzi mężczyźni, ale te kobiety także są ofiarami przemocy seksualnej ze strony tych tylko mężczyzn. Tylko chrześcijanki, czy nie tylko chrześcijanki? Nie tylko. Zresztą w tym raporcie nie było chyba to podane, jaki jest procent chrześcijanek tam molestowanych. Te kobiety nie chcą o tym mówić, jest jednak presja kulturowa duża, społeczna, one żyją tam, ale jakby w tych obozach, ale informacje są takie, że zarówno w drodze do Europy, jak i już w samych obozach one doświadczały przemocy seksualnej. To jest jedna kwestia. Druga to taka, że coraz częściej słyszymy informacje, że Europejki prowokują, tak? Imam z Kolonii powiedział, że te kobiety pachniały i wyglądały atrakcyjnie, dlatego będziemy pytać Pawła o zapach, nie? Same prowokowały tych agresorów. Możemy tak to sobie tłumaczyć, tylko spójrzmy na jeszcze inne sygnały, które radykalnie państwo islamskie, ale także inne ugrupowania ocierające się o te radykalne oddziały przekazuje. Mieliśmy już serię takich ostrzeżeń. W październiku 2014 roku była taka informacja, powstało mnóstwo odezw, po co tutaj, co robić w Europie, jak islamizować Europę i tak dalej. I słyszeliśmy taką groźbę, że wejdziemy do Rzymu,
zniewolimy wasze kobiety i połamiemy wasze krzyże. Można oczywiście uznawać, że to jest jakiś tam skrajny radykalizm i nie ma sensu się z nim liczyć. Ale dzisiaj widzimy, że pewne kolejne kroki postępują i zamknięcie na to oczu w imię, nie wiem, jakiejś poprawności politycznej jest sprawą niemądrą. Tak? My musimy reagować, my musimy dbać o własne bezpieczeństwo i naprawdę zmienić podejście do tej całej polityki imigracyjnej. 65% Polaków jednak nie chce przyjmować imigrantów, czyli boimy się tego, że wśród tych imigrantów są terroryści? My się boimy wielu rzeczy. Trzeba od tego zacząć. To jest ta dyskusja, która się jakby nie kończy. My jesteśmy w ogóle w innej części Europy i w innej części świata. Mamy inne problemy. I ja bym postulował, żeby się zająć tym, co mamy, tak? Na głowie mamy duże problemy. Bo narodem jesteśmy odważnym. Mamy tych milion Ukraińców, z którymi też nie wiemy, co zrobić, jak postępować. To są ludzie, którzy szukają swojego szczęścia nowego w tej części Europy, tak? Czyli u nas. My się niespecjalnie nimi zajmujemy, to trzeba to powiedzieć. Czy my musimy się zająć tymi uchodźcami? Boimy się terrorystów? Owszem, tam są terroryści, ale jeszcze do tego memu wrócę. Oni idą walczyć z tobą. Nie, to nie jest tak, że wszyscy przychodzą ze mną walczyć i że każdy jest żołnierzem islamu. Wśród nich też są ofiary, tak? Są nawet ludzie, którzy uciekają nawet, przed są wojną. Są ludzie, którzy uciekają po prostu przed biedą. To też mają do tego prawo, a my mamy prawo ich nie przyjąć, ponieważ możemy nie mieć możliwości. I to jest kwestia rozsądku. Mamy możliwości, przyjmujemy dla korzyści obu stron. Mhm. Nie mamy możliwości, przyjmując, krzywdzimy drugą stronę. Czyli będziemy solidarni z Unią Europejską, jeśli chodzi o pomoc uchodźcom, czy jednak nie? Najważniejsze są prawa człowieka, tak to nazwę, ale tym, co chrześcijaństwo wniosło do naszej kultury, jest szacunek do człowieka jako dla osoby, tak? Więc to jest po prostu tak, że my szanujemy ich wolność. Skoro oni mają być skierowani do Polski na zasadzie przymusu i rozładowania obozów, to nie. Nie wolno tego robić, bo będą tutaj za kratami pod przymusem siedzieć i będą w nich rzucać kamieniami za te kraty. Zresztą prowadzimy skuteczną politykę antyimigracyjną, prawda? Jeżeli się chce zaprosić ludzi, którzy chcą się zaadaptować, właśnie może chrześcijanie, bo wiem, że to jest jedna polityka rządu i może właśnie bardziej chrześcijanie. To ksiądz Waldemar Cisło mówi, że chrześcijanie tak, bo oni się tutaj dobrze poczują i zrozumieją naszą rzeczywistość. Może to jest rozwiązanie problemu, czy jednak nie. Inna też sprawa takiego umieszczania tak wielkiej grupy ludzi jednolitych kulturowo w jakichś takich jednostkach, obozach dla uchodźców, prawda? Zupełnie inaczej byłoby, gdyby rodzina muzułmańska przyjechała do jakiejś większej społeczności chrześcijańskiej pojedynczo, czy tam w jakichś mniejszych grupach i tam rzeczywiście moglibyśmy mówić, że ona może dostać wsparcie i realnie mieć szansę na to, żeby się jakoś zasymilować. Natomiast tak jeśli to rozwiązanie, które jest widoczne we Francji, w Niemczech, w Szwecji czy w innych krajach, pokazuje, że to się kompletnie nie sprawdza, że ci ludzie po prostu żyją w jakimś swoim środowisku. Co więcej, narasta tam frustracja, bo nie to im obiecywano. Przecież ci ludzie, zanim podjęli decyzję o przyjeździe do Europy, oni dostawali informację, że tutaj będzie dobrobyt, wysokie jakby dofinansowanie socjalne, mieszkanie, szkoła dla dzieci, które kiedyś tam przyjdą na świat, że nie trzeba będzie wiele robić. A tymczasem są spędzeni w jakieś takie obozy i to ich frustruje. Oni chcą czegoś innego, oni chcą spełnienia obietnic. Zresztą cały czas się na to powołują. Jeden z tych imigrantów po tych atakach w Kolonii powiedział, że jego tu zaprosiła pani Merkel i on nie będzie tu spełniał niczyich oczekiwań i wpisywał się w... Nie wiem, co się stało z tym autobusem uchodźców. Który to Land wysłał do Berlina, do pani Merkel, autobus pełen uchodźców z informacją, że tam już nie ma miejsca. Ona ich zaprosiła niekoniecznie. Aha, czyli po prostu na była taka osobiste spotkanie. W niektórych miasteczkach przypada 8 imigrantów na jednego mieszkańca, więc to jest potężny dramat. Znaczy jest to sytuacja obozów, znaczy może nie obozów, ale ośrodków. U nas też tak będzie, tak, bo pierwszych kilkaset osób ma przybyć do końca marca do Polski. Te pierwsze pół roku w ośrodku jest po to, żeby załatwić papiery, być u lekarza, mieć wszystkie pozwolenia. Ale kiedy to będzie? To będzie w maju 2016 roku? Marzec, czyli gdzieś to jakieś pewnie w ciągu 2 miesięcy, tak? I po tym pół roku, znaczy my jako Caritas nie mamy informacji, jaki jest plan rządu co do zagospodarowania tych osób, tak? Gdzie oni mają być? Czy mają być w mikrowspólnotach, czy mają być razem jakoś potem, nie wiem, osadzeni? Nie wiemy tego, co się z nimi stanie, tak? Czekamy też na te informacje. W Szwecji słyszeliśmy, że też doszło do dramatycznej sytuacji, do wypadku, tak? Została zasztyletowana opiekunka w konkretnym miejscu właśnie przez imigranta. I czy teraz Polki mogą się obawiać tego typu napaści, tego typu dramatycznych sytuacji? Jak wy oceniacie? Ja myślę, że i tutaj bardzo wychodzi różnica pomiędzy tym, co się dzieje w Polsce, jak te zmiany kulturowe postępują w Polsce i w innych krajach Europy Zachodniej. Bo Europa Zachodnia niestety, która przez lata była toczona ideologicznie,
ideologią gender i tam różnymi innymi odnogami tej ideologii, stała się Europą słabą, w sposób chory tolerancyjną, ta równość, równouprawnienie... Równouprawność polityczna ponad wszystko, tak? Tak, mhm. I to wszystko sprawiło, że mężczyźni stali się tam strasznie słabi. Mnie zdumiewa jeden fakt. Przecież tam wśród tych kobiet na tej nocy, podczas tej nocy sylwestrowej byli też mężczyźni. Dlaczego? Co oni nie stanęli w obronie tych kobiet? No, to przecież... no u nas to by się skończyło wielką bójką. No więc jakby Polacy, to Polki mogą być o tyle bezpieczne, że jednak no, u nas nie ma przyzwolenia na takie atakowanie kobiet, zresztą już widzimy. Natomiast to, co dzieje się w Europie, tam odpowiedzią na wszystkie ataki agresji są marsze milczenia. Albo na przykład marsz mężczyzn w minispódniczkach. To ma być adekwatna odpowiedź na to, co się stało. Tak, jak najmniej inwazyjny sprzeciw, prawda? Tak. Papież Franciszek mówił, że odpowiedzią na globalizację imigracji powinna być globalizacja miłosierdzia. Papież Franciszek też w liście z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy napisał, poruszając różne problemy, ale też ten, że skoro oni przyjeżdżają do jakiegoś kraju, że skoro ktoś przyjeżdża do jakiegoś kraju, szanować to powinien prawo. Uszanować to prawo i się zaadaptować. To są też słowa papieża Franciszka, więc to miłosierdzie i ta miłość wymaga woli obydwu stron. A poza tym ona wymaga przede wszystkim mądrości i takiej świadomości godności człowieka, a za tym idzie tożsamość. My powinniśmy, jedynym ratunkiem dla Europy dzisiaj jest silna tożsamość chrześcijańska, zakorzeniona w naszej tradycji i kulturze. I tylko wtedy możemy czuć się bezpieczni przed tą inwazją. Oczywiście prawdopodobnie dojdzie do jakiegoś jeszcze większego spiętrzenia tych konfliktów i jakoś te kultury będą musiały się zderzyć, bo jak mówił Feliks Koneczny, nie ma miejsca w jednym obszarze na współistnienie dwóch różnych, tak różnych cywilizacji. Ale jeśli chcemy zachować bezpieczeństwo Europy, to tylko za pomocą silnej tożsamości i takiego rycerstwa już na tak, którego zabrakło na przykład w Kolonii. Serdecznie dziękuję. Redaktor Marzena Nykiel, dziękuję. Paweł Kęska. Dziękuję. To był temat dnia. Do zobaczenia.